Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kontekst czytań na niedzielę zaprasza nas do medytacji nad Bożym Słowem, które wskazuje też na ludzkie serce. Pan Jezus mówi: że z serca człowieka, z głębi jego wnętrza właśnie wychodzi cała prawda o człowieku. I że serce jest tym wzrokiem duchowym, którym można lepiej i głębiej widzieć. Jak ktoś powiedział, sercem widzi się dalej i głębiej. I przestrzega, mówi, że czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? A więc człowiek niewidomy nie może być przewodnikiem dla drugiego niewidomego, bo sam nie widzi rzeczywistości, która go otacza. Sam ma problemy z dostrzeżeniem tej rzeczywistości, jej rzeczywistej oceny. Nadto mówi, uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. To jest proces, który się dokonuje w człowieku stale. To jest proces wychowania, szeroko rozumiany w aspekcie i doświadczenia życiowego, przekazywania ich wartości, tradycji, świadectwa rodziców, katechetów, nauczycieli, dobrych ludzi, tak, nauki, pogłębianej wiary, życia głębokiego, duchowego. Tak się bogaci wewnętrznie człowiek w te wartości, które dają mu światło, poznanie, rozumienie głębsze siebie, ale i otaczającej rzeczywistości i ludzi. Dlatego człowiek tylko wtedy wewnętrznie uformowany, ukształtowany staje się prawdziwym nauczycielem dla innych, przewodnikiem. Papież Benedykt XVI właśnie powiedział, że dzisiaj bardzo poważnym problemem podstawowym to jest problem wychowania człowieka, wychowania młodego człowieka, młodego pokolenia. Wychować, czyli przekazać wartości, postawy, uformować, ukazać, co jest obiektywnym dobrem, co jest obiektywną prawdą, co jest prawdziwą miłością, a co jest tylko jakimś pozorem, imitacją, czymś, co zwodzi człowieka, co go oszukuje, sprowadza na manowce. I stąd później tyle może być zagubień w świecie i w człowieku. Przestrzega Pan Jezus przed takim pochopnym wydawaniem osądu o drugim człowieku i mówi tak: czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Jezus uczy nas tutaj takiej dojrzałości, pokory, byśmy najpierw sami od siebie wymagali, i to mocno wymagali, byśmy nie bali się tej ascezy wewnętrznej, tej pracy takiej solidnej nad sobą, bo ona jest tym procesem, przez który rozwija się wewnętrznie człowiek, dojrzewa, staje się głęboki w swoim myśleniu i mądry w swoich decyzjach czy wypowiadanych zdaniach, ocenach. Jednocześnie mówi Pan Jezus, posługując się obrazem z życia przyrody, mówi: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Z obfitości serca mówią usta.
Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Czyli właśnie tu idzie o najważniejszą pracę, pracę nad własnym wnętrzem. I w tej pracy towarzyszy nam Kościół, bo nas prowadzi zawsze do Jezusa, bo nas uczy Go poznawać, kochać, bo uczy nas Go właśnie naśladować. Kościół wychowuje nas w ten sposób, że głosi nam to Słowo, Boże Słowo, które daje światło i mądrość obiektywną. Słowo Boże, które wymaga, które, wobec którego możemy konfrontować nasze myślenie, nasze słowa, nasze czyny i podejmować taką rzetelną pracę nad sobą. Ale przez to człowiek rośnie, dojrzewa, staje się świętym. Świętym. I wówczas z jego serca wydobywa się dobro, mądrość, prawdziwe słowa. Taki człowiek nie będzie poniżał, ranił, ale będzie wskazywał na prawdę, na dobro i będzie proponował ten sposób myślenia, wartościowania. Sam będzie takim świadkiem, przykładem tych wartości. Również święty Paweł w dzisiejszym czytaniu, w liście do Koryntian, wskazuje nam na Chrystusa, że w Nim jest cała ta mądrość, to bogactwo, że dzięki temu wyrywamy się z tajemnicy śmierci, bo Chrystus ją pokonał, Chrystus ją zniszczył swoją śmiercią na krzyżu. I dlatego święty Paweł mówi: zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Ościeniem za śmierć jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze zwycięstwo już tutaj dokonuje się w pełnym wymiarze, nie tylko doczesnym, ale i z perspektywą wiecznego. Bo już teraz zwyciężamy grzech i zło i śmierć duchową w sobie. I w nas już zwycięża życie wieczne przez prawdę, dobrą, miłość, łaskę uświęcającą, czyli żywą przyjaźń z Jezusem. Nieśmy taką dobroć, taką mądrość, taką właśnie miłość Chrystusa, Jego prawdę, Jego Ewangelię w naszym sercu i niech z naszego serca to bogactwo się wydobywa dla dobra innych, najbliższych w domu, szerzej też, gdzie się często przebywamy, pracujemy, uczymy się, studiujemy. Nieśmy, bo możemy drugiemu człowiekowi dużo pomóc. Możemy być dla niego takim drogowskazem do Jezusa. A to jest najważniejsze zadanie. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam na Eucharystię.